Witam serdecznie. Akiba Rubinstein. Tym razem gra czarnymi. Jego przeciwnik jest słynny Siemion Ałapin. Cóż to jest Siemion Ałapin? Siemion Ałapin to jest między innymi ten gracz, który wymyślił tu posunięcie C3 przeciwko obronie sycylijskiej. To jest Siemion Ałapin. Nie tylko to wymyślił. Przeciwko obronie holenderskiej wymyślił posunięcie hetman D3. To jest Siemion Ałapin, znany też ze słynnej końcówki Ałapin Farni odwróconymi kolorami, końcówki pionkowej na pola wagowe. Co ci, którzy chcą, znają jedną figurę geometryczną, nazywają, że tam zastosowano manewr trójkąta. Trzeba im wybaczyć. Siemion Ałapin pochodził z Litwy. Rubinstein gra czarnymi, jak łatwo się domyśleć, i gambit. Gambit królewski. Rubinstein, goniec C5. Bardzo dobre posunięcie. Najlepszy dowód, że sami stosowałem w swoich partiach z doskonałym skutkiem. To mogę pozwolić, jak kiedyś rozniosłem Stefana Dejkało czarnymi, który krzyczał: rozwalę cię w gambicie hetmańskim. Tu dostał szaszka. Tu napadł na hetmana i tu podziękował. Pytanie, dlaczego? Jak wiemy, kto wie, ten wie. Stefan Dejkało był wicemistrzem Polski. Stefan Dejkało był wicemistrzem Polski. Mężczyzn, tak. Wracamy do partyjki. To oczywiście nie można bić. Bo skąd tutaj nie można, bo tu. I król idzie na wabank. A jak tu. Patrz, dziecko, patrz, Maciusiu. Patrz, słoneczko. Skoczek C3. Taka hybryda wiedeńskiej, hiszpańskiej, gambitu królewskiego. Ojojojojo. Obrony Filidora, co kto chce. Widzimy, Rubinstein przede wszystkim rozwija figury. I teraz pytanie, bić albo nie bić? Oto jest pytanie. Jest definicja moja, kto wymienia, ten traci, kto tu traci. Więc żeby nie tracić czasu na odejście, wymieniamy. Jedna z pięciu przyczyn, których wolno wymienić. Nie tracimy czasu na odejście. I tu biały. Czarny już jest w prawie grze środkowej, jeszcze hetmana gdzieś wysunąć. Biały robi przegrywający ruch. No gdyby zagrał gońcem na C6 i kończył rozwój, to pozycja była koło równej. A tu zagrał F5. I nie trzeba Rubinsteina 5 razy zachęcać. Ulubione posunięcie Akiby Rubinsteina w debiutach otwartych. Koń wchodzi na D4. To jest taki wariant Rubinsteina w partii czterech skoczków. No i tu Rubinstein niestety nie spodziewał się takiego dictum acerbum. Zbił tu. Zdarza się, proszę Państwa, z czego to wynika. Rubinstein właśnie, o tutaj grozi mat, a teraz jest wygrana. Rubinstein był szachistą, który nauczył się grać w szachy w wieku 16 lat. Późno. Późno i przez to miał mniej wyostrzony zmysł kombinacyjny.
Tak jak Jasiu, Krzysiu, Dudusiu gra, kombinuje od trzeciego roku życia, może wcześniej, bo to jest geniusz zawołany i doskonale liczy warianty, jak maszynka. I trudno, i nie podstawia, tak jak Iba Rubinstein miał przeoczenia taktyczne. On tu grał na ideę. Gońca wymienił. Potem w turnieju dobrze stał. Konia wygonił. I można powiedzieć, że na tym skrzydle czarne mają przewagę jakościową pionów, a białe na tym. I każdy powinien pchać tamte piony, gdzie chce. Mieć przewagę, no gdzie ją ma. Lepiej powiedzieć, gdzie ją ma. Wymiana hetmanów. I C3 oczywiście osłabienie ułatwia grę. Sytuacja się poprawia z ruchu na ruch. Wieża FD8. Zanim wymienimy wieżę, bardzo ciekawy przypadek, znaczy zanim wymienimy pionki i otworzymy linię dla wież, szykujemy wieżę. I teraz już jesteśmy gotowi, bo nie może czarny biały postawić. Jesteśmy gotowi do zajęcia linii. I proszę bardzo, może nie wszyscy wiedzą, co to jest, ale ja pokażę. Linia, otwarta linia. Jeżeli wieża opanowała otwartą linię, to pozycja jest wygrana dla czarnych. Nie ma żadnych innych przesłanek, żadnych innych, inne elementy strategiczne nie grają. Ta linia powoduje, że jest wygrana. A białe wieże strzelają w pionka. No i realizuje swoją przewagę. Pionki idą, żeby stworzyć dodatkowe słabości, żeby osłabić piona na C3. Skoczek znowu idzie na punkt. Napad na dwa piony. Tu szczęśliwie skoczek przykrył pole wpadu na D2 szczęśliwie. No i idzie C5. Gonimy konisia. Wymiana korzystna, ponieważ powstał kolejny słaby pion. Kolejny słaby pion powstał. Kto mi to przesunął? Aha. Wracamy do... O, tutaj jeszcze raz pokazuję te linie. Koń jest zgoniony. Pion mu odbiera pola. Tych pól nie ma. Król kryje słabość. No to podciągamy króla. I tu czarny nie wytrzymał. Znaczy biały nie wytrzymał. Czarny po tamtej stronie. Teraz nie można wymienić wież, żeby odzyskać linię, bo pada ważny pion C3. Pada ważny pion C3. I tu znowu Rubinstein powinien wpaść wieżą na D1. Ale nie wpadł, wpadnie za chwilę. On podciąga króla. Tu. Czarne piony się wyrównały, a białe mają grup pionowych 4. Jedna, druga, trzecia i czwarta. Czarny tylko dwie. Wisi kuniś. Pan Szachutek nie groźny oczywiście. W zasadzie została sprawa techniki. Król wygania wieżę. Pan Szachuś. Pionek leci z szachusiem i pionek, zdrowy pion, ale najważniejsze, tu idzie. Tu idzie jak przysłowiowa burza. Będzie go prowadził król.
Wolnego piona prowadzi król. Proszę sobie zanotować w zeszycie. A Maciuś to już 3 razy zapisał. Dobrze. Dobrze. No biały stoi w miejscu. Chce ugryźć z tamtej strony. Zafiksował piona G6. W zasadzie mógłby się poddać. Ale teraz się poddał. No mają 3 piony mniej i słabe piony. I te piony idą jak burza. Proszę zwrócić uwagę, jaka to jest czyściutka. Partia w stylu Rubinsteina. Rozwinął figury. Poszedł delikatnie do przodu. A potem już była czysta końcówka. Dziękuję za uwagę.